Artykuł 49. Mierzący czas gry. Obowiązki. Mierzącego czas gry należy wyposażyć w zegar czasu gry i stoper, a jego obowiązki to pomiar czasu gry, przerw na żądanie i przerw meczu, kontrolowanie, aby sygnał zegara czasu gry zabrzmiał bardzo głośno i automatycznie na zakończenie części meczu, użycie wszelkich możliwych środków, aby natychmiast zawiadomić sędziów, jeżeli jego sygnał nie zadziała albo nie jest słyszalny. Mierzący czas gry mierzy czas gry w następujący sposób. Włącza zegar czasu gry, kiedy podczas rzutu sędziowskiego piłka zostaje legalnie zbita przez skaczącego zawodnika. Po niecelnym ostatnim lub jedynym rzucie wolnym, piłka pozostaje żywa i dotyka lub zostaje dotknięta przez zawodnika na boisku. Podczas wprowadzania, piłka dotyka lub zostaje legalnie dotknięta przez zawodnika na boisku. Zatrzymuje zegar czasu gry, kiedy upływa czas gry na koniec części meczu, sędzia zagwiżdża, gdy piłka jest żywa. Zostaje zdobyty kosz z gry przez przeciwników drużyny, która poprosiła o przerwę na żądanie. Zostaje zdobyty kosz z gry w czwartej kwarcie lub każdej dogrywce, a zegar czasu gry wskazuje dwie minuty lub mniej. Zabrzmi sygnał zegara czasu akcji, podczas gdy drużyna jest w posiadaniu piłki. Mierzący czas gry mierzy czas przerwy na żądanie w następujący sposób. Włącza stoper natychmiast, gdy sędzia zagwiżdża i zasygnalizuje przerwę na żądanie. Uruchamia sygnał dźwiękowy, kiedy upływa 50 sekund przerwy na żądanie. Uruchamia sygnał dźwiękowy, kiedy upływa czas przerwy na żądanie. Mierzący czas gry mierzy czas przerwy meczu w następujący sposób. Włącza stoper natychmiast, gdy skończy się część meczu poprzedzająca przerwę. Powiadamia sędziów, że pozostały 3 minuty oraz 1 minuta i 30 sekund do rozpoczęcia pierwszej i trzeciej kwarty. Uruchamia sygnał dźwiękowy na 30 sekund przed rozpoczęciem drugiej i czwartej kwarty oraz każdej dogrywki. Uruchamia sygnał dźwiękowy i równocześnie zatrzymuje pomiar czasu natychmiast, gdy przerwa meczu kończy się.